to, że chcielibyśmy Was zachęcić, gdybyście któryś śpiew znali, żeby się z nami włączać w tę modlitwę. Rozpoczniemy od śpiewu Nawróć się lud w pokorze. Wydaje się dość znany śpiew tradycyjny, okresu pokutnego w Wielkim Poście. Zachęcam, żebyście włączyli. Na pewno znacie śpiew na przygotowanie darów, gdzie miłość wzajemna i dobra. Teraz go spróbujemy przećwiczyć. No, a ponieważ ta świątynia była budowana wtedy, kiedy nie było elektryczności i mikrofonów, to pozwolę sobie nie używać tego wspaniałego sprzętu. Śpiew na pewno znany dobrze Państwu, najczęściej Wielki Czwartek śpiewany, ale też na przygotowanie darów idealnym śpiewem. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Znamy, prawda? Spróbujmy. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Jedno nas zgromadziła miłość Chrystusa. Nie znamy, tak? To chór Państwu pomoże. Tak? W zwrotkach z przyjemnością pomożemy. Ale brawo, brawo, piękny refren. Zresztą w obecności tego instrumentu tutaj nie można nie śpiewać. A refren, może jeszcze refren psalmu. Melodia być może znana, jeżeli nie to... Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Tak, właśnie tutaj ta delikatna uwaga w końcówce melodii. Serc nie zatwardzajcie, serc nie zatwardzajcie. Tak, są różne warianty końcówek, jak w chorale gregoriańskim, ale poradzimy sobie.
Thank you.
z naszym najwspanialszym Bogiem. Dziękuję Wam z całego serca za to piękno, które już wprowadziliście do tej bazyliki, do tej pięknej bazyliki i to piękno Waszej muzyki, Waszego śpiewu, które bez wątpienia dzisiaj pozwoli nam jeszcze bardziej uwielbiać Boga. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy, w czasie której ja modlę się za zmarłych Bolesława i Tadeusza Mierzwa, prosząc o radość życia wiecznego. A świadomi naszych zaniedbań, świadomi naszych grzechów, na początku przepraszajmy dobrego Boga. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę. Przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Oto Słowo Boże. Jezus przybył do miasta Samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym dała ci się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział:
znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, to prosiła, byś go, a dałby ci wody żywe. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywe? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie? I on sam z nich pił, i jego synowie, i jego ludu. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja dam, stanie się tym źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła, nie przychodziła do czego. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem nim ja, który z Tobą mówi. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego i prosili Go, aby u nich został, pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki słowu, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Chciała znaleźć wypełnienie swojego serca w ludzkich relacjach. Też pewnie z tego powodu była napiętnowana w swojej miejscowości. Była uważana za grzeszną. Pewnie inne kobiety, które zazwyczaj rano przychodziły po wodę, nie chciały mieć z nią nic wspólnego. Jezus, kierowany Duchem Świętym, idzie w to miejsce dokładnie dla niej. Dokładnie, żeby z nią się spotkać. Żeby pokazać jej, że pragnienia jej serca są dużo głębsze. Że nie da się wypełnić jej naturalnymi sposobami, że człowiek jakimiś pragnieniami materialnymi nie jest w stanie dotrzeć do tej głębi, o której święci mówili, że to jest epicentrum człowieczeństwa, takie sanktuarium ludzkiego serca, gdzieś głęboko we wnętrzu człowieka, tam gdzie nawet diabeł nie ma dostępu, gdzie człowiek może się tylko z Panem Bogiem komunikować. Jezus mówi, że kiedy człowiek tam dojdzie, kiedy znajdzie się w tym miejscu, to nie musi
musi szukać miejsca. Ona zadaje takie pytanie, prowadzi jakby swoją rozmowę z Jezusem. Gdzie najlepiej się modlić? My się modlimy na naszej górze sama. Dlatego mówicie Żydzi, że należy tą część Bogu, tą relację z Nim budować w świątyni w Jerozolimie. Jezus właśnie prowadzi ją do serca. I tam jest głębia spotkania z Bogiem. Tam jest takie źródło, że jak człowiek tam wpuści Boga, przyjmie Jego przebaczenie, przyjmie Jego miłosierdzie, przyjmie komunię z Bogiem w tym miejscu, to stamtąd wypływają źródła. Nie z zewnątrz, z wewnątrz, z Jego serca. To taka podpowiedź dla nas. Każdy z nas ma jakieś pragnienia, marzenia, za którymi dążymy. I może tak być, że dla wielu z nas są one jakimś spełnieniem. Możemy sobie tak myśleć i przemówić. Gdy dojdę do tego miejsca, to na pewno będę spełniony. Gdy zdobędę ten czy inny dyplom, to na pewno będę spełniony. To wypełnią się moje pragnienia. Pamiętam takie świadectwo, które kiedyś bardzo mnie uderzyło, jak czytałem wywiad z jednym z największych dziennikarzy świata i Hiszpana, Andres Iniesta, już obecnie zakończył karierę piłkarską, ale on udzielił takiego wywiadu niedługo po tym, jak osiągnął w piłce wszystko, co można było osiągnąć. To go wiele kosztowało. Rozpoczął karierę w wieku 12 lat, wyjechał do Barcelony do szkółki piłkarskiej, stracił pewnie część dzieciństwa, wszystko powierzył temu, co robi, żeby kiedyś osiągnąć taki sukces spełnienia w sporcie. Zdobył wszystko w piłce klubowej i kiedy w 2010 roku zdobył z reprezentacją Hiszpanii Mistrzostwo Świata, to jak mówi w tym wywiadzie, po kilku miesiącach odczuł taką pustkę i rozchorował się na pracę. I mówi w tym wywiadzie, że to mnie nie napełniło do końca. To mnie nie spełniło. Dało mi jakąś satysfakcję na tą chwilę. I znalazł się w takim miejscu, że wołał o jeszcze głębsze spotkanie ze swoim sercem, o jeszcze głębsze spotkanie ze swoim duchem. Nie wiadomo, czy ktoś głosił Ewangelię, nie wiadomo, czy ktoś go doprowadził do wiary, ale jego przykład doskonale oddał tą głębię człowieka. Może i dobrze, że mamy jeszcze jakieś takie marzenia przyziemne, pragnienia, dopóki za nimi dążymy, to jakby nie mamy tego wielkiego rozczarowania. Natomiast dzisiaj Pan Jezus chce powiedzieć, że nic nie zmieni na pewno twojego serca. Tak naprawdę nie znajdziesz spełnienia, jeśli nie znajdziesz tej relacji głęboko w swoim sercu z Panem Bogiem. Papież Benedykt XVI, odwołując się właśnie do tej nadziei, jaką pokładamy, do jakiej dążymy za pomocą przeróżnych takich pragnień, marzeń przyziemnych, w swojej encyklice Spe Salvi mówi w takich słowach, że nie jest to możliwe do osiągnięcia. W tym sensie prawdą jest, że kto nie zna Boga, chociaż miałby wielorakie nadzieje, w gruncie rzeczy nie może mieć wielkiej nadziei. Nadziei, która podtrzymuje i przepływa przez całe życie. Jesteśmy w połowie tego czasu Wielkiego Postu. To jest połowa, dwa tygodnie, połowa tego okresu. To jest południe tej kobiety z Samarii. I dzisiaj myślę, Pan Jezus kieruje do nas każdego ze sobą pytanie o pragnienie, w jakim miejscu jesteś. Czy może chowasz się, nie oczekujesz nic ode mnie? Jakie masz pragnienia takie ludzkie? Czy masz takie głębokie pragnienie, żeby spotkać się ze mną i nie doświadczyć? Niech to pytanie przepływa szczególnie dzisiaj, kiedy się o siebie nawzajem, żebyśmy potrafili właśnie, każdy z nas, stanąć w prawdzie odnośnie swoich pragnień, swoich dążeń, oddać się Panu Bogu tutaj na ołtarzu. Wierzę, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwała sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie pozostać. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie opiera objawienie i chwała, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia Pana i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga Ojca, którego mądrość i miłosierdzie trwa na wieki, skierujmy nasze wspólne prośby. O charyzmatycznych hierarchów dla Kościoła Świętego Ciebie prosimy. O sumiennych przywódców społeczeństw Ciebie prosimy. O dar męstwa dla nieznanych z powodu wiary Chrystusa Ciebie prosimy. O łaskę wiary dla przygotowujących się do przyjęcia chrztu Ciebie prosimy. O życie wieczne dla zmarłych Bolesława i Tadeusza Ciebie prosimy. O odkrywanie życia z pasją dla uczestników warsztatów muzyki liturgicznej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. I o mądrość dla nas w spełnianiu naszego życiowego posłannictwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Panie nasz Boże, wysłuchaj wołania wspólnoty opuszczonych. Bez Ciebie bowiem nic nie możemy uczynić. Prosimy, wspomóż nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
co pragną jej życia z wiary, żeby spalił w niej ogień Bożej miłości. Dlatego składamy Tobie dziękczynienie i razem z aniołami prosimy Twoją chwałę, wołając. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Jezusa Chrystusa.
Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
O godzinie 19 spotkanie z Gideon Nowakowską-Hernem.
We wtorek o 18 msza święta na zakończenie festiwalu, a o 19 koncert na zakończenie Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Bilety można nabyć przed danym wydarzeniem w FOKU. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Fundację Pomocy Młodzieży imieniem świętego Jana Pawła II z Rastali. Kochani, kilka słów teraz do Was. Pięknie się dbacie. Ja tu po raz kolejny w czasie tych ostatnich dni miałem ciarki. Dzisiaj pewnie też z powodu zimna bazylice, ale też z powodu Waszego piękna. Dziękuję Wam z całego serca za to, że ubogaciliście niezmiernie nasz Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, który bez Waszej obecności, bez Waszego piękna, bez Waszego zaangażowania i bez Waszej otwartości na to, co nowe, tak pięknie by nie było. Dziękuję tym wszystkim z bliska i z daleka, osobom z bliska i z daleka. Dziękuję kwartetowi smyczkowemu, który dzisiaj specjalnie przyjechał, by uświetlić tą liturgię. No i dziękuję tym, którzy przyjęli moje skromne zaproszenie, czyli Piotrowi i Pawłowi. Świetnie się dobrali imionami też. Już nie mówiąc o nazwisku Pałka i Bębenek. Jest to coś pięknego. Więc Piotrze i Pawle, bardzo Wam dziękuję za to, że tak pięknie potraficie dzielić się swoją pasją. Z miłością, zaangażowaniem, z ogromnym sercem. Dziękuję, że przyjechaliście tutaj i że staliście się taką piękną częścią tego festiwalu. Pełkarski jeszcze coś zaśpiewacie i zagracie. Więc Was, kochani, zachęcam, by pozostać parę minut i naprawdę nacieszyć się tym pięknem, by zaspokajać te nasze pragnienia, pragnienia, o których tak pięknie mówił ojciec Eliasz, pragnienia, które są w każdym z nas. Niech tym pragnieniem będzie obecność Pana Boga w naszym życiu, obecność Jego miłości, Jego pokoju, Jego dobra. I takiej niedzieli Wam życzę, by ona, by to spotkanie z Jezusem zawsze zaspokajało nasze pragnienia. Pragnienia, które mamy w naszym sercu. Teraz jeszcze powstańmy i zanim przyjmiecie Boże błogosławieństwo, modlmy się za tych, którzy w minionym tygodniu odeszli do wieczności. Za świętej pamięci Dawida Teofilisa, zamieszkałą w Łucisku, i świętej pamięci Marcina Szymierowskiego, zamieszkałego przy ulicy Placu Krzyżu. Wieczne odpoczywanie racz nam dać, Panie, światłość Jego i stanie na jej świecie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
kolejny śpiew jest modlitwą: Boże, odnów we mnie moc ducha. W czasie Wielkiego Postu wołamy: Boże, odnów we mnie moc ducha. Thank you.
troszkę z drżeniem serca stajemy tutaj w tej świątyni, patrząc na te kilkaset lat sztuki obecnej, choćby w tym pięknym instrumencie, który mieliśmy okazję usłyszeć. Ale jest rodzaj sztuki, który jest niezwykle ulotny. I niesamowite jest to, że ktokolwiek z nas, kto tą muzykę napisał, tak się nam przydarzyło w życiu, że Pan Bóg chce, żebyśmy to robili, staramy się być posłuszni. Ale gdyby nie obecny tutaj, to te dźwięki nie byłyby zmaterializowane. I to jest piękne w muzyce. To jest tak naprawdę jedyny rodzaj sztuki, który, proszę spojrzeć, potrafi łączyć. Niezależnie od tego, skąd jesteśmy, ile wiosek wokalnych już mamy w życiu prześpiewanych. Także proszę się śmiało włączać w ten śpiew, nie bójcie się Państwo, jeżeli macie ochotę, czujcie się zaproszeni. Bardzo Wam dziękuję.